W tym tygodniu przeżywaliśmy święto świętego Jana Bosko. Człowieka, który sam pochodził z ubogiej rodziny, ale gdzieś w swoim sercu, jako chłopak ze wsi, odczuł powołanie do kapłaństwa. Uczył się mocno i był to pewnego rodzaju cud i życzliwość wielu osób, że został księdzem. I kiedy otwierała się przed nim wspaniała kariera, mógł dalej się uczyć, awansować, może zostać kimś ważnym w kościele. Wtedy, odwiedzając w Turynie robotników, którzy pracowali w fabrykach w XIX wieku, zobaczył ich biedę. Zobaczył też biedę chłopaków, rzeźbieszków, nieletnich, zamkniętych w więzieniu. I zobaczył, że marne byłoby jego kapłaństwo, gdyby skoncentrował się na awansach, a zaniedbał ubogich. I poszedł do swoich przełożonych, prosząc, by pozwolili mu zająć się tymi właśnie ubogimi. I tak rozpoczęła się wielka przygoda, ponieważ święty Jan Bosko zajął się chłopakami, którymi nikt się nie chciał zajmować, których byli inni skreślani. Stworzył dla nich pewne oratorium, spotkania, gdzie spotykali się raz w tygodniu, później codziennie. I coraz więcej chłopaków garnęło się do niego. Nie wiedzieli dlaczego w sumie, ale lubili z nim grać w piłkę, lubili z nim się bawić, lubili z nim rozmawiać. Tak zrodziło się zgromadzenie salezjańskie, które dzisiaj ma wiele set tysięcy osób pod swoją opieką, wielu kapłanów, sióstr zakonnych, wielu osób świeckich zaangażowanych w dzieło niesienia dobrej nowiny dla różnych osób na całym świecie. Ale zaczęło się od jednego człowieka, świętego Jana Bosko. I kiedy pytano go i później analizowano, jaki miał system wychowawczy, co wielu dzisiaj rodziców, dziadków chciałoby jak najlepiej wychować swoje dzieci, wnuki, bliskich, to można by go streścić w takich paru prostych słowach. Oczywiście można by jeszcze wiele mówić, ale tak króciutko dzisiaj. Pierwsze, to umiał słuchać. Wiele takich sytuacji, w których my chcemy od razu poradzić komuś, rozwiązać problem, szczególnie młodych osób. Ale on był tym szczególnie człowiekiem, który umiał słuchać to, co gra w duszy tych młodych, poczekać, wysłuchać, otworzyć się na to, tą pieśń, tą historię, która była w sercu drugiego człowieka. Jakże nam dzisiaj, kiedy czasami za dużo mówimy, nie słuchając się w ogóle, to słuchanie jest potrzebne. Później wymagał. Tak jak czynił to Jezus Chrystus, stawiając jasne, konkretne wymagania. Ostatni apostoł naszych czasów, Jan Paweł II, który też młodzież do niego lgnęła, on nie mówił, żeby każdy sobie rzepkę gdzieś tam skrobał, ale stawiał jasne wymagania. Wymagajcie od siebie. Miłujcie. Trwajcie w czystości. Módlcie się gorliwie. I te wymagania pociągały tych chłopaków, którzy mieli konkret, którzy widzieli, że ktoś inny, kto tych wymagań nie podejmuje, gdzieś ginie w swoim życiu, pląta się w grzechach. Słuchać, wymagać, a później dawać siebie. On miał dla każdego czas. Był w porę i w porę. Kiedy miał ten czas faktycznie, albo kiedy był zajęty. Kiedy ktoś przychodził do niego, potrzebował pomocy, znajdował dla niego czas. I tak samo potrzeba, byśmy my umieli dawać siebie innym, a co za tym idzie czwarta rzecz, dawać przykład tego, jak mamy żyć. Wtedy ci, których prowadzimy do Pana Boga, ci, za których jesteśmy odpowiedzialni w pracy, odpowiedzialni w rodzinie, oni widząc, że umiemy ich wysłuchać, że od nich wymagamy, bo nam na nich zależy. Mamy dla nich czas, umiemy dawać im siebie, poświęcać się dla innych i udajemy im przykład tego, co sami mówimy, to ludzie będą do nas lgnąć. Tak było dzisiaj i w całym życiu Jezusa. Dzisiaj to widzimy w Ewangelii. Jezus nie tylko coś tam mówił, ale swoim życiem pokazywał, jak postępować. Pierwsze, każdego dnia znajdował czas na modlitwę. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, w każdej sytuacji znajdował czas na modlitwę. Dzisiaj
znajdujemy go na pustyni. Usuwa się na bok, po dużej stacji, by mieć czas na modlitwę. Druga sprawa, to znajdował czas na pracę. Całe dnie nauczał, uzdrawiał, wyrzucał złe duchy. I widać, że ta praca przynosiła owoc w tych, którzy go słuchali, w tych, którzy doświadczyli łaski. Później znajdował czas, by do której wioski miasta przyszedł, szedł do synagogi, do świątyni i tam nauczał, tam też się modlił. I czwarta rzecz, nie zaniedbywał swoich bliskich, przyjaciół, rodziny, znajomych. I te jakby cztery filary jego życia, warto by zadać sobie pytanie, czy my czasami gdzieś nie przeakcentujemy, przeginamy w jakąś stronę. Może za dużo jest modlitwy, a za mało kogoś odwiedzamy, albo kogoś gościmy w naszym domu. Na gościnność gdzieś nie mówimy, przyjdź, chcemy się spotkać, nie porozmawiać o byle czym, ale o wartościowych rzeczach. Może być tak, że za dużo jest pracy, a za mało modlitwy. I można by to porównać do koła, które ma takie szprychy, które w nowoczesnych rowerach tych szprych nie ma, ale są takie połączenia między okręgiem a środkiem tego koła. Są trzy, cztery, różne są warianty. I tak samo w naszym życiu musi być pewna równość między modlitwą, między pracą, między świątynią i byciem przed Panem Bogiem i byciem dla swoich bliskich i znajomych. Tutaj takim przykładem dla mnie, chociaż każdy ma swoje powołanie i swoje, jakieś swoje zadania w życiu, było świadectwo pewnego człowieka, który opowiadał mi o tym, że jako 33-letni człowiek się nawrócił z ateisty na gorliwego katolika, teraz zaangażowanego w Opus Dei jako numerariusz. I on mówi, że każdego dnia jest na mszy świętej, każdego dnia się modli, każdego dnia czyta Pismo Święte. Mimo że jako architekt ma bardzo dużo pracy, ma też czwórkę dzieci, kochaną żonę. Ja się pytam, kiedy ty to robisz? A on mówi, wstaję o 5:00, pierwsze toaleta, później pół godziny modlitwy nad Pismem Świętym, pół godziny lektury duchowej, idę na mszę świętą, 10 godzin pracy zawodowej, wracam do domu, obiadam kolację, czas na rodzinę, bliskich, sen i tak cały tydzień. Nie mamy tego powielać tak bezkrytycznie, bo każdy z nas ma swoje życie, powołanie. Ale warto pytać, na ile w naszym życiu widać to, co w życiu Jezusa. I czas na modlitwę, i czas na pracę, i czas na świątynię, i czas na najbliższych. Bo podobnie, jeśli było w życiu Jezusa i świętego Jana Bosko, to wszystko, co się znajdowało, to będziemy pociągać innych do pracy, do modlitwy, do dobrego życia. Prośmy Chrystusa, który daje nam przykład, a w świętych go uaktualnie pokazuje, jak mamy innych kochać, byśmy my umieli tak kochać Boga i kochać naszych bliskich.